W życiu codziennym obserwujemy i ludzie od zarania dziejów tak naprawdę obserwowali dokładnie to samo, że jeśli jakieś ciało porusza się, to pozostawione samo sobie po pewnym czasie w końcu się zatrzyma. Tak, tutaj mamy przykłady. Wszelkie zabawki, nie wiem, samochodziki, klocki pchnięte po podłodze w końcu się zatrzymują, prawda? Z kolei jeśli coś pozostaje w ruchu, jeśli ten ruch się utrzymuje, to dzieje się tak dlatego, że przykładamy do naszego ciała pewną siłę. Tak, dorożka jedzie, bo ciągną ją konie, meble przesuwane po dywanie przesuwają się dlatego, że je pchamy, no i tak dalej. To jest bardzo intuicyjne, obserwowane przez nas codziennie, cały czas. I to dokładnie to ludzie widzieli od zarania dziejów, a na pewno odnotowywali to już pierwsi greccy filozofowie starający się jakoś badać i rozumieć przyrodę. I dlatego przez wiele wieków, tak naprawdę aż do XVII wieku, więc co najmniej przez 2000 albo i więcej nawet lat, wierzono, że po pierwsze ciała mają tendencję do zatrzymywania się, że puszczone w ruch i pozostawione same sobie po jakimś czasie zatrzymają się i jest to po prostu ich wewnętrzna taka własność. To wynikało z tej pierwszej wspomnianej przeze mnie obserwacji. A po drugie, że jeśli chcemy utrzymać jakieś ciało w ruchu, to musimy stale przykładać siłę. Spiszmy sobie te dwa postulaty. Tak, to są dwa postulaty, które obowiązywały tak naprawdę przez co najmniej 2000 lat, albo i więcej. Tak ludzie wierzyli i było to po prostu zgodne z codzienną obserwacją. Takie przekonanie panowało aż do XVII wieku, kiedy Galileo Galilei, zwany Galileuszem, Isaac Newton oraz René Descartes, zwany inaczej Kartezjuszem, zaczęli dążyć do sformułowania, aż w końcu sformułowali pierwsze prawo dynamiki Newtona. Oczywiście tutaj to prawo dynamiki nosi swoją nazwę właśnie po Isaacu Newtonie, chociaż tutaj bardzo wiele w tym kierunku również zrobili pozostali dwaj tutaj wyszczególnieni przeze mnie naukowcy. Natomiast Newton tak naprawdę zebrał wszystkie zasługi, chociaż oni mieli swój wielki wkład w to sformułowanie, to on zebrał to prawo razem z dwoma pozostałymi, jak wiemy, jest pierwsze, drugie i trzecie prawo dynamiki Newtona, które razem z prawem powszechnego ciążenia tak naprawdę stanowi fundamenty klasycznej fizyki, dlatego tutaj Newton jest na takiej wyróżnionej pozycji, chociaż nie umniejsza to wcale roli Galileusza i Kartezjusza w sformułowaniu go ważnego prawa. No i co ono mówi? Mówi ono, właśnie to jest zaskakujące, że mówi ono coś dokładnie przeciwstawnego do tych postulatów. Tak? W XVII wieku okazało się, doszli ci fizycy do tego, że nie jest tak, że jest wprost przeciwnie, że jest dokładnie przeciwnie, że po pierwsze ciała mają tendencję nie do zatrzymywania się, a do pozostawania w ruchu ze stałą, może być zerową, jeśli spoczywają, to będą spoczywać dalej, ze stałą prędkością, chyba że działa na nie niezrównoważona siła. Jest to dokładnie coś przeciwnego do tego. Zapiszmy sobie, żeby mieć treść tego prawa również jasno przed oczami. O, no ale jak to rozumieć w świetle tych obserwacji, które sobie z początku omówiliśmy i które doświadczenie wielu wieków, wielu milionów, miliardów ludzi mówi, że obserwacje są prawdziwe. To jak to wytłumaczyć? Jak to możliwe, że po tak wielu wiekach fizycy wpadli, że jest dokładnie przeciwnie niż sądzono? No, ale trzeba się zastanowić, być może właśnie w tym pierwszym przypadku, gdzie widzimy, że ciało porusza się początkowo, natomiast pozostawione samo sobie w końcu się zatrzymuje, to się okazuje, że w tym przypadku tak naprawdę ze strony otoczenia działa na nie jakaś siła, która przeszkadza temu ruchowi. Oczywiście w tym wypadku wiemy, że jest to tutaj siła tarcia, na przykład jakiś przedmiot porusza się w cieczy, jest to siła na przykład oporu tych cząsteczek cieczy przykładowo, jak ci trzej fizycy wpadli na to, że to tak będzie, no oni wykonywali taki prosty eksperyment z różnymi powierzchniami, szorstkimi, gładkimi. Okazywało się, że zależnie od tego, jaką powierzchnię się wybierze, czyli jakie jest otoczenie, z którym oddziałuje nasze ciało, zależnie od tego puszczone w ruch, powiedzmy takim samym impulsem, uderzeniem, z taką samą siłą, przejedzie ono albo dłuższą, albo krótszą drogę, więc ta jego ewentualna tendencja do zatrzymywania się, wspomniana tutaj w tym postulacie, w tym prawie, które ludzie uważali za prawdziwe przez wiele setek lat, ta niby jego wewnętrzna własność tak naprawdę nie jest wewnętrzną własnością, tylko zależy od własności otoczenia, w tym wypadku podłoża. No i pomysł właśnie taki, który się zrodził w głowach tych fizyków, jest taki, co prawda niesprawdzalny wtedy jeszcze w XVII wieku, ale że gdyby podłoże było idealnie gładkie, gdyby nie było żadnych sił tutaj przeszkadzających temu ciału w poruszaniu się, to mogłoby się ono poruszać ze stałą prędkością w nieskończoność. Ze stałą prędkością co do wartości, co do kierunku tutaj. Trzeba pamiętać, że prędkość jest wektorem, czyli ma zarówno wartość, jak i kierunek. Tak? Z kolei w tym drugim przypadku
gdzie sądziliśmy, że żeby utrzymać ciało w ruchu, to musimy jakoś pokonać tę jego tendencję do zatrzymywania się, przykładając do niego siłę, czyli na przykład chcemy przesunąć mebel po dywanie, to żeby go utrzymać w ruchu na przykład ze stałą prędkością, to musimy go cały czas pchać. I tutaj okazuje się, że właśnie ta siła zewnętrzna, którą przykładamy po to, żeby utrzymać ciało w ruchu, jest siłą, która dokładnie równoważy tę siłę, która przeszkadza naszemu ciału się poruszać. Gdybyśmy przykładali za małą siłę, albo gdybyśmy jej wcale nie przykładali, to zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami ciało by się zatrzymało po pewnym czasie. Jeśli będziemy przykładać za dużą siłę, to ciało będzie przyspieszać. A jeśli przyłożymy dokładnie taką siłę, która nam będzie równoważyła tę siłę, która przeszkadza, to wtedy ciało będzie się poruszało ze stałą prędkością.